No elo. No elo. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Więcej Mniej. W tym programie dziś jestem więcej, bo Dawida jest trochę mniej. Jest mnie trochę mniej, zazwyczaj jest mnie więcej, dzisiaj to jestem trochę mniej. Otóż to. Zaczynajmy. Bardzo wam serdecznie przypominam, moi drodzy, żeby do końca roku na kanale Dawida wbić 600 tysięcy subskrypcji. Ponadto nie zapomnijcie ocenić tego filmu, być może pozytywnie, oraz wbijajcie na Instagrama, tam są strasznie fajne, ciekawe zdjęcia. A bardzo dziękuję, bardzo miło. Tak, zaczynajmy. Okej, dzisiejsza gra będzie polegała na tym, że mamy tam koło, na kole są różne kategorie, będziemy sobie losować kategorie. Następnie z owej kategorii dostaniemy słowo, które będziemy musieli odgadnąć. Wyrazy będziemy odgadywać poprzez dodawanie literek, jak w normalnych literakach. Mm-hmm. Możemy się założyć o coś, bo to tak bez zakładu żadnego to generalnie bez sensu to zagrać. Jest, zawsze chodzi o emocje. Pamiętajcie, moi drodzy, tak, że jeżeli nie ma emocji, nie ma wyzwania, to będzie takie ten. Więc zróbmy tak, że trzeba wrzucić jakieś totalnie przypsowe instastory z jakimś takim totalnie dupnym filtrem. Ty wybierasz mi, ja wybieram tobie. Tak, okej, okay, musimy zagrać w najbardziej męską grę, czyli 3-4. 3-4. Dobra, wygrałem, więc ja jestem pierwszym losującym. Lecisz. Lecę. Będziemy musieli wstawać, o nie, to najgorsze. YouTuberzy tak, będą musieli wstawać do ciężkiej pracy, dawaj. Dobra, dawaj. Okay, kręcę sobie, moi drodzy, zobaczcie sobie dokładnie. I uwaga. O nie! Rap! O, to spodziewam, bardzo o nie! Dobrze, o nie, najgorsze jest to, że Dawid ze wszystkich teksty rap kawałków potrafi je cytować i śpiewa wszystko. Nie wiadomo, o co chodzi, co to może być za słowo. Wiemy, że to iluczłonowe będzie. To będzie tak. Będzie podpowiedź, mała. To jest tytuł albumu. Składa się z dwóch wyrazów. Tak, a znajduje się w tym wyrazie. No, nice, nice. Zdradzimy, okay, zdradzimy wam trochę produkcji z tyłu. Witek nie jest tak ładny jak panie w kole Fortuny. Ale... Witek jest piękny, możecie wstać, jak wygląda. Dziękuję. Bardzo starsi ładnie widzowie pamiętają. Powiedz, że literka A nic mi nie dała. Zupełnie. Masz A. Dobra. No to o. Świetny gest. Ja! Popatrz. O kurde. Ty, jak dobrze idzie. Dobra, to teraz... Owoce tam na dole może być. Nie, nie będę mówił, bo może będę ci podpowiadał za bardzo. Kolejna litera E. Kurde! Ty dobrze idziesz z tym owocem, ziom. Bo są litery. No. Bo są litery. Nie. L. No i nie udało mi się, to jest moja pierwsza, jakby... Okay. Mój pierwszy fajny, teraz przychodzi na ciebie. No dobra, W. Upewnijmy się, że to działa. Ale jeżeli będzie W gdzieś u góry, to będę miał cały czas zgadywanie. Tak, 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 tak. C. Ojoj, ale ja nie wiem... Okej. Okay. Ale ja nie wiem, jak to... Jaki to może być album, nie pamiętam. Żeby ktoś miał owoce w albumie? No. Jest dość trudne, ja myślałem zawsze... Zawsze telewizję oglądałem ten program i mówiłem, Jezu, ludzie, to jest takie łatwe. A bez tej karteczki, jaki mądry nie jesteś, jak widać. Owoce? Może jak... Czekaj. To jakieś nowe... O, przechodzi na mnie, dobra. Punkt stracony. Niekoniecznie, bo mogę się jeszcze ja wywalić na dawaj, ten... no. Kurde, to faktycznie jest trudniejsze, niż się wydaje. To jest bardzo ja trudne. Miałem tą karteczkę matura, to bzdura i byłem dużo mądrzejszy wtedy. Tak, teraz tak, miałem... tak, tak. Czekaj, wezmę karteczkę, może zrobię się mądrzejszy. Co tu jest? Dobra, nie, to nie tego... zupełnie mi się to nie przyda. Dobra, literka. No. I. Nie bo jest zestaw literek, które się powtarzają. Wiesz, czemu nie może być I, bo masz już same samogłoski obok siebie, więc one prawie rzadko się ze sobą szczepią. O, patrz jaki tip tutaj bo było A i A, znaczy to czasami jest, ale to czasami nie istnieje. Rzec z kropką. O nie! Nie wiem, chciałem... Nigdy. Rzec z kropką. F? Nie wiem. Oni jesteśmy beznadziejni. Samo H? Nigdy. Co jeszcze było? Czekaj, co jeszcze? Dawaj alfabet literuj. Eł, już był L było, ale eł. Jezu, nie wiem. Na pewno tam jest A trzecie od końca, nie powinno to być. Trzy, A? Wow. Dobra, okej, okay. B. Co? Myślałem, że tam będzie B. D. Lecz po kolei. Panowie, nie alfabet po kolei. No. Teraz ty. G. Idę alfabetem, no Wiciu, co mogę lepszego zrobić? Mam hasło! No. Dobra! Zakazane owoce! Bardzo dobrze! Wow. Ale nie wiem, kogo to może być ten, płyta w ogóle. Czy białasa? Zakazane Jezu. Owoce? Jezu! Co? Witek w ogóle zrobił research pod ciebie też, bo wiemy, że słuchałeś białasa no kiedyś. No słuchałem kiedyś białasa, to nie znaczy, że znam jego płyty. Dobra, teraz także ja kręcę. Runda druga, kręcisz kołem tak, teraz. Tak, pum dla ciebie. Uwaga, i co? O nie, znowu to samo! To jest ustawione koło! To jest ustawione koło! Super koło! Rap. Dobrze, w takim razie... podpowiedź, producent, Ignacy. Strzelam, Lanek. Ale to, czekaj, to nie jest tak, że jak już odpowiadasz, to ten? To tracisz nie, grę? Nie. A?
Jezu, nie mam w ogóle teraz pustkę, strasznie z producentami. No. Kubilanek to jeszcze jest. No właśnie, widzisz, tu się zaczynają problemy. Gips jest u tego, u Sariusa bywał i u tego. Poczekaj. Literka. Dobrze, może. Literka. D. Z? No to poszedłem od tyłu w alfabecie. O. Jesteśmy słabi, Boże. Kto to może być? L było? Nie, L. Nie było L. Dobra, na logikę, kto produkuje te raki? Skoro to jest producent, to... Nie, zakazane owoce nie były popularne, więc to nie mogą być popularne i podobrani producenci. No, hasła nie są proste, panowie. Hasła nie są proste. K? O! Ak. Pewnie wszyscy w komentarzu. To jest! Dobra, strzelam. Bo wydaje mi się, ale nie wiem, czy to jest taki producent, ale strzelam hasło. Polak. Wiesz, strzelanie do Polaka to bywa różnie. Dobra, P. R. Jezus, wszystkie litery masz. Rumak. Dobrze. O ja, Jezu. Dobrze. Ja od razu ale... już chciałem powiedzieć, dobra, musimy robak chciałem. Musimy zmienić kategorię. Musimy zmienić kategorię. Dawaj, teraz ty to. Teraz losuję. Dawaj, kręcisz. Ja bardzo chciałem, żeby zmieniła się kategoria, ponieważ... Dawaj na rock metal. Znaczy, z tej kategorii zostało jeszcze jedno hasło tylko, panowie, bo nie spodziewałem się, że tyle razy wypadnie. No właśnie, dziękuję. Dobra, ja, instrument. Dobra, może nie będzie aż tak trudne. To będzie ciekawa kategoria, dawaj. Bo słyszałem, że są różne dziwne instrumenty. To dobrze słyszałeś, bo faktycznie istnieje ich sporo. Bez podpowiedzi, 8 liter instrument. A. O. Nie ma. Ignacy, pasuje żyj. Pianinko. Co to twoja odpowiedź? Nie, zupełnie. S. O, zobacz go. E. O. O. O Jezus, nie. No nie ma szans. Ignacy nadal. Klawesyn. Dobrze. Wow! Istnieje taki instrument, istnieje. Ale to jest jak hasło z krzyżówek po prostu, tak, dosłownie. Tak, tak. Klawesyn, żeś wymyślił. Ja nawet nie wiem, jak wygląda klawesyn. Znam tylko, że istnieje takie słowo w ogóle. Dobra, przynajmniej honorowy punkt dla mnie. Z tego chyba. No kończ wers, no nie. Wygląda na to, że kolejna runda, która pójdzie mi świetnie. A ja przypominam, że gramy do 3 punktów. Więc do 3 punktów gramy? Tak, tak, to krótko tak. Wyjdzie. No dobra, to widzę, że ja będę miał przypowę zdjęcie z pieskiem. Do 4 punktów. Ja, tutaj trzeba wyznać zasadę Tomka. Tomek zawsze musi wygrać w swoim odcinku. Tak, czyli trzeba grać 10 razy. Tak. To jest słowo w środku wersu. Ma 9 liter i jest tak. Hech i walnąłbym kilka z lodem. No ja wiem. To koniec odcinka, Danielsów. Dobrze. Ale kolej Ignacego była, więc Ignacy... O nie! Danielsów! Dwa, dwa! Nie! Ja bym nigdy na to nie wpadł, w ogóle nie masz szans! Z PZ-a. No tak, z PZ-a, dokładnie. Gdyby jutro miało nie być, bardzo dobry kawałek PZ-a, dokładnie tak. O nie! O nie, dobra. Rocky Metal. Może nie wiecie, moi drodzy, ale te wysokie czoło może zdradzać pewien jeden ślad z mojej historii. A mianowicie tak, że miałem kiedyś długie włosy. Co mi to daje? Absolutnie nic, ale myślę, że dzięki temu mogę mieć większą wiedzę w tej kategorii. Problem jest taki, że ja w ogóle nie jestem obeznany ani w rock, ani w metal. Dawid udostępnił dzisiaj swoje podsumowanie z tak, Spotify'a. Tak, tak, Spotify'e wszystkie i tam było... Polish rap, Polish trap. Mi się podobało właśnie, że było... Jesteś osobą, która lubi różne gatunki muzyki. Polish rap, Polish trap, elektro trap, Polish Underground, jeszcze tak, powinniśmy tak. Moi drodzy, kategoria rock metal, dwa wyrazy po 5 liter. Nic nie wiemy? Nic nie wiecie. Zaraz myślę, jakie są zespoły, tak na ten... Jak ich się pisze, ale zaryzykuję odpowiedź. Black Sabbath. Tylko oni są przez samo H chyba w drugim wersie, więc by się nie zgadzało. Ojoj, czyli kolejka, ale poproszę, halo. Halo, nic nie mówię, teraz Dawida kolej. A, nie było tej kurde, odpowiedzi. Kurde, szkoda, że nie było tej nie odpowiedzi. Było tej odpowiedzi. To było wygranko idealne. Było wygranko idealne, ale to nie jest ta, Witek nawet nie odpowiedział. Dawaj ty. A? Bardzo dobry guess. A to się było tak naprawdę w każdym zdaniu. W każdym razie. Tak samo. E jest najpopularniejszą literą. Nie wiem, jaka jest najpopularniejsza litera. To spróbuj E i zobacz, czy będzie. To E. Bez. No, to jednak to jest dobra, dobra. B. L. O nie, on już wie. C. O nie, on już wie. On już wie. K. O nie! O nie! O nie, nie możesz tego zrobić! Jest to, mój drogi, płyta Metalliki.
i przez wielu uznawana za jedną z najlepszych, jeśli się nie mylę. Jest to Black Album. Bardzo dobrze. O nie! Jezus Maria, to był najlepszy comeback, gdzie ja, jak mi się wydarzył. Stary, na moim telefonie, jak nie mogę tutaj, mam coś takiego, że mam taki filtr AR i ja tego użyłem, żeby robić głupie zdjęcia. A, i tam, bo ja zapomniałem, bo nie robimy tych karier, tak chyba usłyszałem. Tak? Nie, i mam taki filtr z pieskiem. Ja ci jeszcze specjalnie to wyślę, żebyś mógł stawić teraz na odcinek, ale was zapraszam, moi drodzy, na Instagram Dawida, bo tam będzie to ładne zdjęcie. Możecie zobaczyć wiele innych ładnych Insta Story. Również możecie wiedzieć na Instagrama. Dziękujemy serdecznie. Tako, żeby zobaczyć, jak śmieję się z tego, że przegrałem. Przypominam was, moi drodzy, właśnie, 600 tysięcy subów na pierdzielę. Moi drodzy, to było na wszystko. I zapraszam na kanał Ignacego, na którym poruszą bardzo fajne treści. Tak, tak. Bardzo fajne tematy. I to by było na wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć. Hello.